Muszę przyznać, że jedna rzecz mnie zdumiewa cały czas w budżecie miasta, mianowicie to, że nie zaktualizowaliście kwoty planowanych wpływów z biletów komunikacji miejskiej. Ona cały czas wynosi 197 milionów złotych, mimo że właściwie od początku roku widać, że te wpływy są dużo niższe niż planowane i że to na pewno tyle nie będzie. Czy przypadkiem nie będzie tak, że pod koniec roku się okaże, że brakuje tych 50-60 milionów złotych i trzeba będzie ich nagle szukać, brać jakieś dodatkowe kredyty, jakoś zasypywać tę dziurę? Jeżeli chodzi o wpływy z biletów komunikacji miejskiej, tutaj w tym roku, pomimo tego, że dotychczasowe miesiące pokazały, że oczywiście te wpływy są niższe i tak i na pewno ten plan nie zostanie w 100% zrealizowany, to jednak wydaje się, że sytuacja w tym roku w porównaniu do tego, co było rok temu, jest nieco lepsza. Tak? Zwłaszcza te ostatnie miesiące pokazują, że sprzedaż biletów rośnie. No, widać też po korzystających z komunikacji zbiorowej. W tej chwili rok szkolny się rozpoczął, rok akademicki za chwilę. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś nagłego lockdownu, to ten ubytek w tej kasie tegorocznej, jeżeli chodzi o dochody z biletów, nie powinien być tak duży jak w roku poprzednim. No, w roku ale to mimo wszystko jest duża skala, kilkadziesiąt milionów, bo przecież nie będzie tak, że zabraknie kilku milionów, tylko raczej właśnie kilkudziesięciu. Zgadza się, no, natomiast rok temu było to 67 milionów, no, w tym roku szacunki Zarządu Transportu Miejskiego w różnych wariantach zakładają kwotę rzędu 30-30 kilku milionów złotych ubytku, także to będzie na pewno o połowę mniej niż rok temu. I da się wtedy dopiąć ten budżet jakoś? Gdzie będziecie szukać tych pieniędzy? To znaczy na tyle, bo inne wpływy budżetowe realizują się zgodnie z planem, czy też nieco powyżej tego planu, także tutaj nie powinno być w tym roku problemu z pokryciem tej luki finansowej w dochodach z biletów komunikacji miejskiej. I to też stąd też taka decyzja do tej pory, przynajmniej jakby, żeby nie tego planu nie zmniejszać, bo też jakby nie do końca wiemy też, do jakiej kwoty powinniśmy ten plan zmniejszyć, bo ta sytuacja też jest dosyć dynamiczna w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o wpływy. No, jakby generalnie polepsza. Te wpływy się zwiększają i polepszają.